Wiesz, co tak naprawdę blokuje twoje manifestacje? Skoro jesteś świadomością i istnieje ciebie nieskończona ilość wersji i nieskończona ilość rzeczywistości i wszystko możesz mieć już teraz. Wiesz, co blokuje twoje manifestacje? Wiesz, co blokuje cię przed wejściem w buty osoby, której podobno rzeczywistość chcesz żyć? Twoje odbieranie rzeczy personalnie i twoje branie wszystkiego na poważnie. Robienie wszystkiego o sobie. I zacznijmy tutaj od reagowania na posty pod TikTokami. Będę wdzięczna, jak zrobicie hałas i zaczniecie pisać swoje przemyślenia, albo wdzięczność, albo jakieś inne kontrowersje. Natomiast ta potrzeba zareagowania to jest wciąż reakcja, to jest wciąż trigger. Przecież ty masz życie do przeżycia. Ale jak ja mam się tym wszystkim nie przejmować? Ale to mnie boli i tak dalej. Posłuchaj, nikt nie wyjdzie żywy z tej gry. Ok? I nie ma gwarancji na to, kiedy to się stanie. Zachowujecie się, jakby nie wiadomo, ile ta gra mogła trwać. Masz teraz jedno rozdanie. Use it. Po prostu postanów sobie, co chcesz żyć. Dostrój się do tej rzeczywistości. Żeby się dostroić, musisz przestać się zestrajać z tymi reakcjami, z tymi triggerami. Jeżeli nie motywuje cię to, że umrzesz, jeżeli nie daje ci to wyzwolenia, jeżeli nie uwalnia twojego serca świadomość o tym, kim naprawdę jesteś, to ja już nie wiem, co ci pomoże. W przeciągu 2,5 roku zbudowałam tutaj w internecie, naprawdę w amatorski sposób, multimilionowy biznes, ok? Nie tutaj na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Idź, zobacz, mówię o relacjach, o emocjach, o świadomości, o manifestacji, o relacji z Bogiem, o mindsetie i każde moje jedno nagranie, a jest ich kilkaset, prowadzi cię do wyzwolenia, ok? Nie jakieś pim, pirim, pim, 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 sam konkret. I sama prawda, a prawda, tylko prawda, cię wyzwoli. A prawda jest taka, że większość ludzi, którzy podobno coś tam manifestują, skroluje cały dzień, przebodźcowuje się, przepycha swoją podświadomość różnymi informacjami i później musi stwarza sobie jakiś pogląd na życie, później musi reagować na opozyt, na przeciwstawny. Umysł tutaj w Matrixie został tak uwarunkowany, że utożsamiacie się ze swoimi przekonaniami i musicie ich bronić i walczycie między sobą i się obrażacie i dzięki temu zyskujecie poczucie ważności. No po prostu jakiś nonsens. Jedyne przekonanie, jakie powinnaś mieć, to to, że jesteś wielowymiarową istotą, że jest wiele wersji ciebie i że możesz doświadczyć, czego chcesz i żeby to doświadczyć, musisz przestać reagować. Powiedziałam, że zbudowałam biznes i biznes 2,5 roku temu zaczęłam to manifestować, to nawet nie była kwestia manifestacji. Ja postanowiłam, że to będzie i nigdy się przez 2,5 roku nie poddałam. Natomiast jakby zasięgi i biznes to nie jest to, czy sława, to nie jest coś, na co kładłam nacisk. To nie było stricte moją manifestacją. Bardziej przez ostatni rok skupiałam się na tym, żeby żyć w ciepłych krajach i na tym, żeby mieć piękną, wrażliwą, głęboką, duchową relację. To był mój priorytet. Nie da się zmanifestować takiej relacji, nie będąc tym. Nie da się być tym, będąc powierzchownym. I wracamy do biznesu. No więc biznes rozwijał się bardzo, bardzo, bardzo organicznie, bardzo organicznie, bardzo autentycznie. Ja nie miałam po prostu wiadomość do przekazania i przychodziłam do internetu i się stawiałam i robiłam wiadomość, ok? I wielu ludzi to wyzwoliło i do wielu ludzi to trafiało. I jakiś czas temu moje zasięgi, mimo tego, że tego nie manifestowałam i jakby z tyłu głowy miałam, że oczywiście, że muszą być duże, żeby dosięgnąć większej ilości ludzi, żeby im pomóc, jak im pomogę, to oni będą wdzięczni, to ja wtedy więcej zarobię, jak ja więcej zarobię i większej ilości ludzi pomogę i oni będą wdzięczni, i oni będą świadomością, to będziemy żyli w lepszych warunkach, bla, 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 ok? Gra. Taką sobie wybrałam i w taką gram. Także dla mnie było to oczywiste, że to musi rosnąć, ale przestało rosnąć. Przestało na tyle rosnąć, nie spadać, ani nie rosnąć, po prostu pełna stagnacja w 3D. Tak bardzo zastagnaciło się to, że zwróciło to moją uwagę.
mówię, okej, okay, it's not so important for me, but ja tu robię, 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 kreuję, kreuję, stawiam się, a tu się nic nie drga. What the fuck? Przyczyną tego było, okay, ja już w tamtej wersji dałam już wszystko. Okej? Okay? Kolejny level, rzeczywistość, wymaga od ciebie nawet niekoniecznie ucieleśnienia czegoś, ani, no tak, ucieleśnienia, wybrania nowej wersji ciebie. Czyli nie możesz reagować na tamte rzeczy. Ja w tamtej rzeczywistości, okej, okay, te 2,5 roku, reagowałam na głupotę ludzką w internecie. Bardzo mnie denerwowało to, że ja mówię, a ludzie nie rozumieją. To, że ja mówię do jednej osoby, a odzywają się drugie. To, że ja mówię do kobiet, a odzywają się jakieś pimpole śmierdzące, okej? Okay? To wszystko mnie bardzo frustrowało. Za każdym razem mnie frustrowało i za każdym razem miałam tą samą reakcję. Za każdym razem odbierało mi to siły. Mój własny trigger, moja własna reakcja. W konsekwencji nie miałam przestrzeni w ciele ani w umyśle, żeby przyjść do osób, które są gotowe na duże pieniądze, które są gotowe na boską miłość, które są gotowe na Boga, które są gotowe nie reagować na ruchome obrazki w internecie, tylko są gotowe, żeby wybierać codziennie swoje życie. Jak mogłabym być na nich gotowa, mimo tego, że mam zaplecze i mam informacje? Nie mogłam, bo moja własna reakcja zastopowała wszystko, zastopowała na tyle, że zwróciło to moją uwagę i przestałam reagować. W momencie, w którym przestałam reagować, znowu wszystko zaczęło się ruszać w 3D. Reasumując, królowo, jeżeli manifestujesz cudowną, lojalną miłość, to nie postrzegasz i nie zajmujesz się listą follow instagramową faceta i nie jesteś zazdrosna na kobiety i w ogóle nie trzymasz ich na wewnętrznym obrazie. Dalej cię to triggeruje, to ten trigger musisz uwolnić. Jak? Relaksem. Choć na YouTube tłumaczę to wszystko krok po kroku. Jeżeli manifestujesz, wybierasz rzeczywistość, w której masz bardzo duże pieniądze, to nie postrzegasz braku. Nie przyszedł przelew? Dostałaś jakąś myśl? Zestresowała cię? To jest twoja reakcja. Ta myśl powoduje reakcję chemiczną w ciele. Jak będziesz tak reagować, 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 to nie wejdziesz do rzeczywistości, to nie wybrałaś rzeczywistości, nie wejdziesz do rzeczywistości, w której masz pieniądze. Dodatkowo, jeżeli bawicie się w świadomą manifestację, zawsze manifestowaliście, wasze życie jest odzwierciedleniem waszych przekonań, waszych reakcji. Zawsze manifestowaliście. Jeżeli bawicie się teraz we świadomą manifestację, to podstawy takie, że jesteś świadomością, wszystko jest lustrem, dla twoich przekonań, a nową rzeczywistość będziesz kreowała w momencie, w którym przestaniesz reagować na starą, to jest podstawa. I nie zabieraj tutaj logiki ani racjonalizmu, bo to dotyczy umysłu, czasu linearnego, matriksowego, uwarunkowania. Możesz mieć wszystko, bo jesteś boską istotą. Wystarczy, że to wybierzesz, dostroisz się. Jeżeli chcesz wsparcie i prowadzenia, co stoi między tobą a twoją manifestacją. Ja już ci mogę powiedzieć, że ty, natomiast mam taki talent do wyławiania przekonań i powiem ci dokładnie, jak je przeciumkać, okej? Okay? Link do kursów, do sesji, do YouTube'a, wszystko w moim bio. Zacznij już dzisiaj ćwiczyć się w niereagowaniu. Wiem, że na początku jest hardcore, ale za każdym razem, kiedy się zrelaksujesz do triggera i olejesz pimpolów i głupotę i matrix i swoje myśli ograniczające, debilne, limitujące cię, ty jesteś bez limitu, to za każdym razem, kiedy wygrasz tą wojnę w swoim umyśle, to tylko ty możesz zrobić. Nie pytaj ludzi w internecie, jak to zrobić. Tylko ty możesz to zrobić. Odpuszczając, relaksując się, wygrasz i poczujesz przestrzeń i twoja świadomość cię zacznie prowadzić. Twoje życie marzeń jest już teraz dostępne. Go for it.